Andrzej Leper dbał o rodzinę. Ja chcę powiedzieć, kiedy w 2000, dzisiaj, ale to był 2011 rok, to był miesiąc chyba marzec, kwiecień, kiedy sytuacja w jego rodzinie była dość dramatyczna, kiedy syn leżał na łożu śmierci, kiedy lekarz już był przygotowany do wydania aktu zgonu. Andrzej Leper jakby przebudził to wszystko. Rozmawiał z dyrektorem szpitala i ten syn odzyskał jakąś przytomność. Na drugi dzień przyjechał do mnie, pojechaliśmy do Częstochowy, pojechaliśmy do Lichenia, pojechaliśmy na pomnik Popiełuszki we Włocławku i tam mówiliśmy o Bogu, o przyszłości, co mamy dalej robić jako samoobrona.